My mieliśmy akurat tą okazję i tą przyjemność, że mogliśmy prowadzić taką elastyczną bardzo pracę i po prostu w miarę jak próbowaliśmy, po prostu patrzyliśmy na tekst, czy on się mówi, czy on jakby oscyluje wokół prawdy, która no, gdzieś jest spotykana na co dzień. No i po prostu taką pracą chałupniczo, po prostu jakąś drobną doszliśmy do jakiegoś takiej formy, która przechodzi w taki luźny sposób wypowiadania. Też na planie dużo mieliśmy takiej swobody improwizacyjnej i to nam bardzo pomagało. Nie byliśmy jakoś tak przymocowani do takich sztywnych dialogów napisanych, więc literatura odegrała swoją rolę i myśmy ją po prostu użyli. A jak to było z budowaniem tej relacji z Agnieszką Grochowską, tworzeniu tej chemii aktorskiej, która no, między aktorami, którzy sobie partnerują i grają takie sceny jak wy, musi być? Agnieszka mówiła, że ty dla niej byłeś swego rodzaju zagadką. No, jak dla wielu pewnie osób, jestem jakąś zagadką. Nasza relacja aktorska odbyła się jakoś tak bardzo profesjonalnie i no po prostu stanęliśmy oboje przygotowani do tego filmu, każdy z jakąś taką wykonaną pracą i no i po prostu skonfrontowaliśmy się w sposób nie taki powiedzmy no jak na ringu bokserskim nieraz bywa między aktorami, że toczą pojedynek, tylko jakby w myślę i relacji, która tam nas łączy, takiej jakby relacji bratersko-siostrzanej. No i to jakoś zadziałało tak po prostu. Nieraz się tak zdarza, że to się dzieje tak po prostu. To był trudny film ze względu na temat poruszany, ze względu na temat kazirodztwa? No, na pewno temat jest bardzo trudny, ponieważ ten temat jest po prostu przemilczany najczęściej, jest temat tabu. Podobnie jak wiele tematów kiedyś, które dzisiaj już nie są tabu, ale ten temat jednak pozostaje ściśle jakoś w cieniu. Ale czy praca poprzez temat była trudna? Nie sądzę. Myślę, że po prostu wykonywaliśmy film, jakieś zadanie wyobrażone i że ono się odnalazło w sytuacji takiej, powiedzmy, życiowej, w sytuacji, która może dotyczyć widza i widz może się z tym zidentyfikować, no to tylko jakby sprzyja temu filmowi.